Witam wszystkich chętnych, czy wszystkich, którzy zobaczą za moment migawki z dzisiejszej prelekcji, w trakcie której opowiedziałem o swojej letniej wyprawie w miesiącach lipcu i sierpniu do Azji Środkowej, a konkretnie do krajów takich jak Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Gorąco zapraszam do obejrzenia tej krótkiej migawki. W tej prelekcji opowiem o swojej wyprawie wakacyjnej do Azji Środkowej. Tak, Azja Środkowa tutaj w tym przypadku to były trzy kraje: Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Jak się patrzy na mapę, to jest mniej więcej między Afganistanem, Iranem, Chinami i Pakistanem. Tak? Mniej więcej środek, tak, Azji. Wyjechałem tam na blisko 2 miesiące, czyli z końcem czerwca, tak jak zaczęły się u nas wakacje letnie, przez Warszawę i Rygę, to jest stolica Łotwy. Poleciałem do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, i tam się zaczęły te moje 2 miesiące. No, w Uzbekistanie, Uzbekistan jest głównie, można powiedzieć, wielką, wielką pustynią, także można powiedzieć, że się trochę po tej pustyni włóczyłem, tak? Byłem nad Morzem Aralskim, które w tej chwili już, jak się spojrzy na mapę, widać aktualną mapę, że jest go coraz, coraz mniej. Zobaczyłem też takie miasta starożytne, gdzieś tam z X, z XI wieku, jak Chiwa, Buchara i Samarkanda. I potem z Uzbekistanu, mniej więcej po 2-3 tygodniach, przejechałem do Tadżykistanu. Tadżykistan jest krajem, gdzie niewiele jest zabytków, natomiast jest bardzo dużo pięknych gór, i to takich niższych, takie jak góry Fańskie, to można zobaczyć tutaj na zdjęciach, jak i bardzo wysokich gór, takim przedłużeniu, mają też takie przedłużenie Himalajów, które się nazywa Pamir. Bardzo ciekawe zdjęcia tutaj też przedstawię. No i z Tadżykistanu potem ostatnie 2 tygodnie swojego czasu wakacji poświęciłem na Kirgistan, też bardzo górzysty kraj, z pięknym jeziorem gdzieś tam w północno-wschodniej części Issyk-Kul, otoczonym łańcuchami górskimi Tien Shan. Piękne tam są doliny, tereny to są o działalności wulkanicznej, także sporo jest ciepłych źródeł, można się kąpać, można pić wodę. No i w ten sposób się te 2 miesiące blisko, no, po prostu się skończyły, że z Taszkentu wróciłem przez Rygę do Warszawy.